My tutaj mieszkamy już prawie 2 lata. No i od tego czasu tak się dzieje właśnie. Kiedy pada deszcz, no tutaj są zalewane klatki, piwnicy i przez ściany leci woda. Leje się normalnie woda jak z wodospadu. Całą piwnicę zalewa. Ostatnio musieliśmy sprzątać piwnicę, bo grzyb też się pojawia na ścianach. Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest właścicielem budynku. Byliśmy zgłaszać to 2-3 razy, pisaliśmy, nic nie widać, żeby coś zrobili. Problem rzeczywiście występuje od pewnego czasu, od kilku lat, bo 4 lata temu docieplaliśmy tam budynek. A koncepcja, jak pozbyć się tego przecieku, tego zalewania piwnic, bo generalnie zalewane są z jednej strony przejście takim tunelem pomiędzy klatką A i klatką B. Nad tym tunelem jest droga publiczna, która de facto nie należy do nas, a należy do miasta. Drugim miejscem zalania jest stara kotłownia, która już w tej chwili jest nieczynna, nieistniejąca. No i to jest kwestia jakby naszej sprawy. Była koncepcja zabezpieczenia tych ścian przed przeciekaniem, natomiast no jak się okazuje, jednak do końca nie sprawdziła się ta koncepcja i przecieki występują nadal.